Edukacja.gov.pl to kolejny krok w stronę informatyzacji szkoły. Ruszyły konsultacje społeczne wokół portalu, poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wszystko w jednym miejscu. Taki jest cel powstającego portalu internetowego edukacja.gov.pl. Dostęp do niego będą mieli wszyscy uczniowie i ich rodzice, ale także absolwenci. Coś na wzór mObywatel bądź na wzór pacjent.gov.pl, tak żeby każdy obywatel, każdy uczeń, każdy absolwent miał dostęp w ramach edukacja.gov.pl do wszystkich swoich dokumentów związanych ze swoim wykształceniem. Dziś wszystkie placówki oświatowe w Polsce mają dostęp do szybkiego internetu, co nie zdarza się nawet w krajach Europy Zachodniej, zaznaczał minister profesor Przemysław Czarnek. Edukacja.gov.pl to kolejny krok w kierunku unowocześnienia polskiej szkoły. Ogłaszamy konsultacje, do których zapraszamy wszystkie gremia, gremia nauczycieli, gremia uczniów, całej społeczności szkolnej, rodziców, a także absolwentów i uczelnie wyższe. W polskich szkołach już działa projekt Laboratoria Przyszłości, dzięki któremu zwykłe lekcje zostały uatrakcyjnione nowoczesnym sprzętem informatycznym.